Lalki lubią wszyscy dzieci na całym świecie. Zresztą teatr lalkowy jest znany od starożytności, od Egiptu przez Indię po Tajlandię. Nie ma chyba zakątka świata, gdzie nie byłoby pacynek, kukiełek czy teatru cieni. Ja dzisiaj jestem lalką dwóch niezwykłych panów: Andrzeja i Andrzeja. Aktorzy teatru imienia Alejego Smolki w Opolu, a obchodzą 40-lecie swojej pracy scenicznej. I tutaj pojawia się moje pierwsze pytanie czy łatwiej być lalką czy aktorem, który musi tej lalce nadać życie, wyrazić swoje emocje poprzez właśnie choćby takie sznurki, za które pociąga, ale o tym zaraz dowiemy się od moich gości. To już 40 lat pracujecie ze sobą razem, to zrodziło na pewno wiele wspólnych historii, wiele niezwykłych emocji czy może wiele kłótni. Jak minęło wam te 40 lat? Tak Powiedzcie chociaż parę elementów, które najbardziej wam utkwiły z tej wspólnej pracy? Myślę, że bez żadnej kłótni. To eee, chyba nie co mi... powiedzieć. Że... Kłóciliśmy się. No już tak giemów, tak, że się ja nie, nie ale nie pamiętamy, bo to już 40 lat, a jak minęło 40 lat, szybko! Ta współpraca z lalkami chyba nie zawsze jest taka prosta, bo niektóre lalki mogą Wam bardziej pasować w obsłudze choćby, niektóre mniej. Na pewno macie też swoje ulubione lalki i dużo historii z nimi związanych. Oj, tak. Ja, moja pierwsza premiera. To może to... ja zacznę, boże, już ci I przeszkodzę. Tak. Jest rok 1982. Jestem przed swoją pierwszą premierą, a Andrzej jest już w trakcie swojej premiery. Przychodzę na dużą scenę, o godzinie, na spektakl o godzinie 11. I oglądam czarodzieja z krainy os w reżyserii pana Fełęczaka. Jest cały zespół za parawanem, są przepiękne lalki. Jestem Zauroczony jestem szczęśliwy, że tak im się udała. E, te, tak się udała pierwsza premiera, bo następna była o godzinie 17, gdzie już była oficjalna. A po tej oficjalnej, jak zwykle, schodziliśmy do klubu na dół, żeby porozmawiać i ewentualnie świętować. Świętować. Więc ja byłem o godzinie 11 na spektaklu i Wracam do domu, mówię: No, wspaniale. Andrzej zagrał świetnie. Drwala, koleżanka jakaś tam, koleżanka, kolega, no kurczę, ale to będzie przebój. Przychodzę o godzinie 18.30 do klubu. Pierwsze, co mnie zdziwiło, to przy wejściu do teatru cisza. Myślę sobie: Nie. No, są w klubie, są na pewno. Wchodzę korytarzem, widzę, światło się świeci, ludzie siedzą. Wchodzę do klubu i mówię wszystkiego najlepszego, naprawdę przepiękna premiera. Byłem o 11.00. Przy stołach siedzi mnóstwo ludzi, gości. Patrzą na mnie jak na zjawę. A część opuszcza głowy. Co się zdarzyło dlatego, na premierze? Co się zdarzyło na premierze? A po prostu dwie rzeczy. Dla mnie to była moja pierwsza premiera e, w ogóle w teatrze. I grałem blaszanego drwala. I w momencie, kiedy opowiadam swoją historię, jak to się stało, e, odlatuje mi ręka w kulisę. Ręka lalki. Laga, lalki, noga spada, głowa się zacina, ja biała plama, nie wiem co mam mówić, co mam grać, co mam robić, czy uciekać ze sceny, czy zostać. Dobrze, że był parawan, koleżanka, która była wtedy inspicjentem, podleciała do mnie, no mów coś, a ja nie, a ja nie wiem co, nie wiem, pustka taka, że koniec. Ona poleciała, chwyciła tam gdzieś tekst, poszukała coś tego, kopnęła mnie w tyłek. No mów. I ja coś zacząłem, mówić. jakoś tam tego. I za chwileczkę w, y, jest następna scena, gdzie idą, idziemy po kolei do Czarodzieja z Ziemi Os. I to było nagranie na, w tamtych czasach, magnetofon szpulowy mm, z taśmą y, ZK 140, siedzimy, włącza akustyk, magnetofon. Jesteś. I wszyscy jak żeśmy stali, patrzymy na niego w prawo, a on pokazuje magnetofon. Wcięło mu taśmę. A no to teraz pauza, muzyki nie ma, cisza, nie wiadomo co robić. To koleżanka jedna wzięła lalkę i zaczęła z jakąś tam lalką latać między dekoracjami. Dobrze, że to był parawo. Nie wiem, co by tam się działo. I ona biega. To niezapomniana premiera po Ta, prostu. A on wyciąga drugi magnetofon. Był przygotowany. Wstawił tu, podłączył. Trwało to chyba dwie minuty. Włożył tę taśmę, włączył magnetofon i już nie nawijał na y, kółko y, wolne, tylko ciągnął tą taśmę. No i ciągnął. To było z różnymi... Jestem czarodziej No Było coś... Ale myślę, takie, myślę, że... takie właśnie momenty się najbardziej pamięta. Tak jak chyba no, ja pamiętacie, to do pamiętacie niektóre będę. lalki bardziej niż inne? Bo właśnie albo przysporzyły wam kłopotów, albo są ulubione. Ty, Andrzeju, przyniosłeś tutaj. To jest chyba twoja ulubiona lalka. No, jedna z ulubionych, tak? To, to jest osiołek, dobrze widzę kłopółówek. Tak, A dlaczego ona jest taka ulubiona? Mhm. Bo z nią wiele, wiele spektakli zagrałem. Razem grali... My, graliśmy. Graliśmy razem. Ja grałem Kubusia Pochadka. Kubusia a gra... a grałem ja grałem Kłopołuchego. właśnie Kłopołuchego. No Bardzo taka właśnie spokojna e, postać, która tylko mm, dużo myśli, mało mówi. No, i jest taka przyjacielska. Sympatyczna. Sympatyczna. Ciepła, tak, tak jak Andrzej. O, o. A ten misiu, który przyszedł też z Wami dzisiaj do programu, to też z nim się wiąże chyba jakaś historia, no bo nie bez powodu Oj. go przynieśliście. Tak, tak. To jest historia. No, w naszym teatrze robiliśmy wiele takich różnych poza tutaj teatralnymi spektaklami, imprez, że tak powiem. I byliśmy kiedyś na dawnym ZWM, teraz to jest dzielnica Armii Krajowej, jest tam y, chyba do dzisiaj y, dom dziennego pobytu dla osób y, z pewnymi upośledzeniami. Upośledzeniami, <śledzeniami> przepraszam. No i tam mieliśmy, każdy miał jakąś lalkę. Ja miałem tego misia. Robiliśmy z tymi y, 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 Dziećmi, można powiedzieć, dorosłymi, bo to w różnej wieku osoby. Jakieś tam korowody, nie korowody. Potem ja zacząłem rozmawiać z tymi osobami, i podszedłem do, jednej, do jednego chłopaka, no, dwudziestoparoletniego, który siedział i zacząłem z nim rozmawiać jako miś. Dzień dobry, przywitałem się, to, tego. I on zaczął rozmawiać z misiem. Nie patrzył na mnie, tylko na misia. No, rozmawiał, a za nim stały dwie panie opiekunki. I patrzę, a panią płyną łzy. Nie wiedziałem, o co chodzi. No i żeśmy potem przeszedli do następnych tych osób. Jak żeśmy to zakończyli, zakończyli, te panie podchodzą do mnie i mówią, panie Andrzeju, myśmy myślały, że ten człowiek, ten chłopak, w ogóle nie mówi. Przez ileś tam lat chodzi do nas, ani razu nie, nie odezwał się słowem. A dzisiaj okazuje się, że on normalnie rozmawia. Tam niewiele powiedział, ale coś zaczął rozmawiać. I dlatego te buzy. One po prostu... I misia dostałeś w prezencie? Nie, to jest nasz teatralny. <noise> Chciałem jemu zostawić, ale no... Ale mówiłam na samym wstępie, tak. że wszyscy kochają lalki, wszyscy kochają misie. Natomiast Często aktorzy mają ochotę pokazywać się, no bo są aktorami, grają w filmach, w teatrze. Jak to jest z wami? Czy wy się trochę nie chowacie za tymi lalkami? Czy pokazujecie się jak ty, Andrzeju, docencie? Bo drodzy Państwo, to nie jest takie proste, bo jest dwóch Andrzejów, więc jeden ma po prostu ksywkę docent. Więc mówiłeś, że tak naprawdę wy się bardziej pokazujecie nawet niż w innym teatrze. Jak to jest? To zależy od repertuaru, ale najczęściej przez ostatnie lata występowałem w repertuarze żywoplanowym, tak to się mówi czyli aktor, scena, kostium, rola. Lalki, ja w ogóle mam takie osobiste zdanie lalkarzem jest być bardzo trudno. Ja nie przyznaję się, że jestem lalkarzem. Nie. Jestem, sobie mówisz? jestem aktorem, który gra w teatrze lalek, ale podziwiam, mówię z całego serca, podziwiam animatorów, którzy potrafią tchnąć w lalkę życie. Patrzy się na nią i nagle człowiek myśli sobie: No, to jest mistrzostwo. Ja nie jestem takim mistrzem. No. Ale często chowacie się też za maskami, bo często aktorzy, którzy obsługują swoje lalki, którzy nadają im e, życie, e, mają maski. No nie jest takie chowanie się? Czy jest Wam łatwiej pokazać pewne emocje poprzez lalki? To znaczy, mi się wydaje, że to e, przez lalki nie jest tak łatwo przekazać e, pewne emocje. Myślę, że to jest trudniejsze, ale to zależy też od koncepcji. No, reżysera i oporu materii. No ale, ale tak. kiedyś, tak jak opowiadałem z tego blaszanego Dorwala, grało się za parawanem. Potem przyszedł czas, gdy brało się lalkę, tak jak tutaj w tym kubuś puchatku, graliśmy z lalką na scenie, nas było widać, nie chowaliśmy się za lalki. Nie. I tu jest też jest problem yy, przekazać emocje. Swoje emocje, przecież ja jestem człowiekiem, przekazasz to przez lalkę na lalkę. No właśnie, to i to jest, jest, to jest, to jest kolejne moje trudność. pytanie, bo lalka jednak um, ma ograniczoną możliwość ruchu i wy macie często trudne zadanie, pokazanie tych emocji często poza samą reżyserią i scenariuszem waszych emocji, które nadajecie tym lalkom. W jaki sposób to zrobić? To czy jest... pracujecie długo z tymi lalkami? Zanim to... nauczycie się też ich, w jaki sposób możecie te emocje przez lalki, swoje emocje pokazać przez lalki? Tak, ja się nad tym zastanawiałem dość długo, bo obserwuję pracę koleżanek, kolegów na scenie i jednocześnie sam jestem animatorem, czy manipulatorem w niektórych e, sztukach. Tak I wiem, się. że trzeba... Pewne rzeczy najnormalniej w świecie wypracować. Jeżeli jest to marionetka, najtrudniejsza lalka, to każdy ruch, każdy stop, każdy, każde spojrzenie musi być wypracowane. Taką lalką wydaje się: a, sznureczki, a idzie jakiś śmieszny. Tak. On świetnie wygląda na scenie, ten osiołek, tak samo jak świetnie wyglądał Kubuś Puchatek. Ale wcześniej były tygodnie prób, żeby każda nitka należała do jakiegoś palca, a ewentualnie drugiej ręki. Jeden ruch i burzy się całość statyki, burzy się rolę, to co aktor wypowiada nie ma nic wspólnego z lalką, i widzowie są zdumieni, bo nie rozumieją, dlaczego ona tak sobie chodzi, prawda? A mówi co innego, a na przykład pięknie śpiewa. No. Mówię, to jest kwestia tak Jak techniczne. śpiewa, to i tańczy. Wiesz, to to wtedy takie... No, <grywa> panowie, z życia wzięte, no jesteście też y, tylko ludźmi i czasami od tego kurzu, którego nigdy nie brakuje, tego mistycznego teatralnego kurzu, mhm. może wam się chcieć po prostu kichać. I wtedy co robicie? Kichacie, wytrzymujecie, czy wtedy po prostu na przykład kłapołuchy albo miś puchatek kicha i to ogrywacie? No, tak. staramy się ogrywać. Tak, to ogrywać, tak. tak. tak e, to musimy jest? być otwarci na wszelkie mm -hmm. możliwe sytuacje. Nie ma tak, że e, ktoś kichnie nagle zaraz. Dlaczego? Tego nie było w roli. Tego nie było w scenariuszu. Co robi? Nie. Mówi się na zdrowie, a partner odpowiada dziękuję i kontynuujemy. Kontynuujemy, tak bo jest, tutaj jest znaczy. akcja. Tutaj mm -hmm. o czymś mówimy. Coś przedstawiamy. Widz musi wiedzieć, że to było wpisane, co? No to było wpisane, on kichnął, a na moim przedstawieniu nie kichnął, odpowie, powie kolega, nie? Tego samego małego. No i tu jest no. bardzo ciekawy temat. Na ile możecie pewne rzeczy e, e, sami zmieniać, czy na ile w ogóle reagujecie na widownię, która jest największym cenzorem i daje no. największą radę, no. zwłaszcza jak dzieci emocjonalnie podchodzą do pewnych elementów. Czy jak widzicie, że coś te dzieci śmieszy, to staracie się to wydobywać bardziej podczas następnych spektakli, czy w jakiś sposób też sami od siebie wpływacie na te postaci, niezależnie od reżysera. Nie... No, 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 czasami tak, czasami jak y, człowiek wie, że w danym momencie dzieciaki mogą tam y, reagować i, i to czasami się przegina, no, tak w cudzysłowie. I to nie jest najlepsze, ale większość chyba aktorów raczej... Stara się to stopować, bo, bo to nie może być tak, że nagle ten, ta postać czy ta lalka zacznie robić nie to, co e, powinna, bo to też partnera, partnerkę e, Zbija stawia w, w dziwnej sytuacji, bo nagle nie wie, co jest grane, kho, co mamy grać. Trzymamy dystans, jesteśmy, że tak powiem, o, jak w cyrku w wyćwiczeni i wiemy, że musimy tak. trzymać dystans do wszelkich rodzaju dośmieszania, bo nie jesteśmy klaunami. Ale, Chyba, że gramy klaunów. No ale czasami no, ale... ciągnie to człowieka. Czasami to. ciągnie, ale to wpływa na... Na scenę, na, kru, no. na tę scenę czy na inną scenę, które grają. No. Nie chcecie podbijać się aż tak bardzo tego rozśmieszania, ale myślę, że Wasze życie, nie tylko osobiste, ale przede wszystkim teatralne, bo o nim to mówimy, jest pełne śmiesznych historii. Może coś pamiętacie? Może nam opowiecie jeszcze jakieś historie o tym, że no na przykład jakieś niespodzianki Wam robili Wasi bohaterowie Kukiełkowi. No to pff, największą właśnie niespodzianką miałem... Poza bo, drwalem. Co, co, powiedziałem. Poza, <grym> poza drwalem. No zdarzało się, że na przykład sznurek odleciał i zaczął kuśtykać kopółki, yy, no bo <grym> odleciał mu sznurek od nogi, co się dziś też zdarzyło przed naszym spotkaniem i... Po prostu nie mógłby chodzić, dlatego to wszystko zawsze trzeba sprawdzić, trzeba przygotować, przy, ale na, scen, na scenie zdarzają się różne rzeczy, no. albo czegoś się zapomni. Czyli albo... jeśli na przykład któryś z was złapie chrypkę, to też tę chrypkę przejmuje wasz no, bohater. No musi, musi, to, musi, musi. No nie musi. ma siły innej. Jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi To jest lalka, i my... cały spektakl działa na... To jest praca zespołowa. Jeżeli jest jeden słabszy element, to, to, to tak jak w maszynie, no, ten słabszy element powoduje też, że jest inny spektak, tak, ale tylko dlatego, że jesteśmy normalnymi ludźmi i też mamy swoje dobre i złe dni. Ale... Najlepiej, gdyby ich nie było w ogóle, ale nie jesteśmy maszynami. Nie. Ale, ale tak przeważnie bywa tak, że jeżeli coś, widać, że komuś coś nie idzie tak, jak nie, to się pod Pomaga, wspomaga. Tak, pomaga. W swoim graniu. W końcu tam, to jest gra no, zespołowa często. Tak, właściwie czasami. przeważnie. Graliście różnego rodzaju role. Od śmiesznych, od bajek, poprzez bardzo poważne role. Czy macie jakieś role, ym, które chcielibyście jeszcze zagrać? Czy chcielibyście jeszcze y, jakieś y, poznać nowe kukiełki, nowe lalki? Czy jest coś, o czym jeszcze marzycie, bo 40 lat to uznajmy, że to dopiero półmetek. <grytanie> o! No ale przyznam szczerze, nie że nie... Nie, że jesteś zmęczony. Ja Kochasz to. Nie, 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 jestem zmęczony. Nie, wcale nie jestem zmęczony. Natomiast e, my nie mamy marzeń, my jesteśmy profesjonalistami, wchodzimy na scenę. E, co gramy dzisiaj? Szekspira? Dobrze Szekspira, proszę bardzo. Co gramy? E, misia Proszę bardzo, gramy. Nie, e. Ale to świadczy o tym, że jesteście bardzo wszechstronni, bo nie jest prosto przerzucić się z komedii na dramat ani z bajki na poważny spektakl dla dorosłych. Przeżywamy to niekiedy, dlatego że jak jest na przykład premiera poważniejszego repertuaru i nagle następuje zmiana, następnego dnia mamy próbę do bardzo wesołej sztuki, to tak, o, oh, coś boli. Zaraz, bo tutaj przeżywaliśmy coś, a tam tańczymy, śpiewamy, nic, ci sami ludzie, więc to musi być w środku, pewien mechanizm taki, ten. który reguluje. Nie wiedziałem, że ciebie to boli. Nie tak, nie boli, mnie tak, tak, to tak. cieszy. Ja, nie, lubię ja lubię zmiany, ja lubię zmiany i mnie to nie przeszkadza, że w... wczoraj graliśmy coś takiego smutnego, tak? na przykład ten dzisiejszy spektakl, prawda? A za chwilę będziemy grali radosną bajkę dla dzieci. Tutaj jest dla dorosłych. Tym się różnimy. I ty nie. mówisz, że nie było między nami kłótni, Nie no, mówisz, to nie są kłótni, mamy inne emocje, to jesteś. jesteś Andrzej docent, nie? a ja jestem Andrzej tak. tylko. I zawsze każdy z nas nie. patrzy troszeczkę inaczej. Ja marzenia, jeżeli chodzi o do tego pytania marzenia. Dla mnie marzeniem jest zagranie nowej, ciekawej roli, jaka to będzie, no to zależy od reżysera, prawda, ale, ale wszystko mi zawsze ciekawi i jeżeli dochodzimy do, do tego, że przychodzi reżyser i mówi, chciałbym to, 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 no to ja się staram do tego podejść zawsze pozytywnie. Mhm. Nigdy nie, nie myślę, że to, a to jest do niczego, ta zła, słaba rola, wolałbym może tamtą lepszą, nie. Dostałem tą rolę, to chcę ją zrobić jak najlepiej potrafię. Tak. Tak Teatr chcemy. bez dwóch Andrzejów i przede wszystkim bez lalek, bez, świat bez lalek, teatru lalkowego byłby na pewno bardzo smutny. Więc miejmy nadzieję, że panowie będą jeszcze przez wiele lat e, dawać nam dużo radości, dużo emocji poprzez swoją pracę i poprzez wszystkie różne możliwe lalki, jakie tylko istnieją na świecie. Czego A. oczywiście Wam życzymy. Idziemy dawać i tak szybko stąd nie zejdziemy. Nie, nie. nie. Możemy to wam obiecać. Drodzy Dziękuję widzowie. bardzo. I mam nadzieję, że będziecie do nas przychodzić. No. Bardzo tego to... pragniemy, bo A. bez was jesteśmy tylko no? zwykłymi ludźmi komediantami. A. Tak. A przy Was jesteśmy A. prawdziwymi artystami. A. Zgadza się.